Są dwie drogi prowadzące na szczyt. Leg. Jedna współczesna, a gładka, trochę dłuższa, no ale wiadomo, mniej stroma. A druga oryginalna, ta, którą wchodzili tutaj ludzie, którzy zbudowali to miasto. Tam w oddali widać coś, co się nazywa The Great Enclosure. The Bloody Passage. It's the Bloody Passage. The Bloody Passage. That's where they used to kill enemies, you say. Oh. By simply dropping stone from the top. Przewodnik mówi, że to jest krwawe przejście, ponieważ tutaj, kiedy wrogowie próbowali przedostać się na szczyt, z wierzchołka zrzucano na nich kamienie, bo tu jest tak wąsko, że nie mieli jak uciec. No rzeczywiście jest dość wąsko. Tak na jedną osobę. W oddali widać jezioro, ale kiedyś, w czasach, kiedy mieszkali tutaj ludzie, którzy zbudowali Zimbabwe, czyli to wielkie kamienne miasto, to jezioro nie było jeziorem, tylko było rzeką. A teraz wchodzę do środka. Tutaj na szczycie wzgórza mieszkał król z najważniejszą ze swoich żon. Jestem na szczycie i te mury, które tutaj zbudowano dookoła, to są mury, które chronią miejsce, gdzie mieszka król. A pałacu jako takiego nie było. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że my przecież nie wiemy, jak wyglądało tutaj życie. I nie wiemy, jak wyglądało to miasto wtedy, kiedy było potężną stolicą wielkiego imperium południowej Afryki. Mamy tylko domysły. Po drugie, podobno król wcale nie chciał, nie chciał okazałego pałacu, na którym jeszcze będzie napisane Pałac Króla, dlatego że gdyby komuś udało się dotrzeć na szczyt wzgórza i gdyby udało mu się ominąć wszystkich strażników, to nie chodziło o to, żeby mógł łatwo znaleźć Pałac Króla i tam z tym królem się spotkać w trudnych do przewidzenia zamiarach. Więc najprawdopodobniej Pałac Króla wyglądał podobnie jak inne konstrukcje, które tam stały na szczycie, czyli podobne do kuchni krytej strzechą z glinianą podłogą, podobne do śpiżarni krytej strzechą z glinianą podłogą, żeby trudniej było go znaleźć. A po trzecie, tak jak powiedziałam, jeżeli była to konstrukcja kryta strzechą z glinianą podłogą, to nie przetrwała przez 1000 lat. Symbolem wielkiego Zimbabwe jest ptak. Tego ptaka znaleziono tutaj kilka egzemplarzy takich ptaków. To była rzeźba o wysokości mniej więcej 33 cm. Teraz tutaj na ziemi jest narysowany ptak, ale tylko po to, żeby nam pokazać, że tutaj te skały układają się naturalnie w kształt ptaka. Jeśli się przyjrzycie, to na tej wysokiej skale po lewej stronie jest jakby wzór dzioba. I potem, kiedy się schodzi coraz niżej, to jest reszta sylwetki tego ptaka. A po prawej stronie jest taki maleńki, spróbuję zbliżyć. Jest taki maleńki kopczyk z kamieni. Otóż podobno to był właśnie tron królewski. I tutaj siedział król, patrząc na dół, co się działo na tym placu. A to jest plac, gdzie odbywały się wszystkie najważniejsze ceremonie w kamiennym mieście.